Jak to się stało? Ponieważ to też nie jest tak, że, że gdyby Biden ch chciał zrezygnować, to by zrezygnował trzy tygodnie temu, czy cztery tygodnie temu. Chociaż ja już widziałam, są takie teorie, prawda? Myślę, że zaraz je tutaj y, obalimy, że to był wspaniały gambit Bidena, że on się tak trzymał i trzymał tej, nom tej nominacji, żeby po prostu Trump ustawił całą kampanię pod niego, żeby, y, żeby stało się dominującym tematem tej kampanii, że tutaj y, kto jest starszy i potem po prostu w szachowym, mistrzowskim ruchu y, Przekazał pałeczkę Kamali Harris, no ale tak nie było. No tak nie było. Jeszcze sama, sama deklaracja Bidena, jego niedzielne oświadczenie było zaskoczeniem, czy szokiem dla osób z jego najbliższego otoczenia, ponieważ oni jeszcze pół godziny przed tym, jak to oświadczenie się ukazało w internecie, dzwonili do e, istotnych właśnie osób wspierających finansowo kampanię e, demokratów, mega donors, tak, miliarderów, do, do różnych e, członków Izby Reprezentantów i senatorów, mówiąc, że Biden zaraz wróci właśnie na na trasę kampanijną, jak tylko, jak tylko skończy się jego absencja wywołana, wywołana COVID-em, przekonywali, że Biden się nie wycofuje, że będzie walczył do końca, to dosłownie chyba jeszcze, no właśnie pół godziny przed jeszcze takie telefony były wykonywane, po czym nagle Biden postanowił jednak ogłosić to w sobotę, dzień wcześniej, również przekonywał swoich doradców, że, że się nie wycofa, jednak się Wycofał, i tutaj jest chyba jedna osoba, która. O, otrzymaliśmy tutaj... dowód na istnienie Boga. Tak, otrzymaliśmy dowód na istnienie Boga. Ech, I, ponieważ i Joe... Tego, że Bóg jest kobietą. Joe Biden mówił jakiś czas temu, że wyłącznie Bóg wszechmogący może go powstrzymać przed kandydowaniem w tych wyborach. Otóż, kim, że jest w takim razie Bóg wszechmogący, opowiedz o niej, bo ja wiem, że to jest Twoja absolutna faworytka. E, tak, bokiem wszechmogącym jest Nancy Pelosi, e, była speakerka Izby Reprezentantów, była najwyżej postawiona demokratycznie kratka w Izbie Reprezentantów, przedstawicielka stanu Kalifornia, kobieta już no, również bardzo doświadczona w polityce, starsza nawet niż, niż sam Joe Biden. Zresztą tutaj też no, Pelosi wie co nieco o tym, że nieraz trzeba przekazać po prostu pałeczkę w tej sztafecie pokoleń, bo, ponieważ mówią oni, że jest byłą speakerką Izby Reprezentantów oraz byłą najwyż, najwyżej postawioną przedstawicielką demokratów w Izbie Reprezentantów, ponieważ ona właśnie zrezygnowała z tej funkcji w 2022 roku po przegranych tych midterm wyborach przez demokratów. Ona, ona postanowiła, że ktoś młodszy musi ją zastąpić, właśnie jako, jako powiedzmy, szef klubu demokratów w Izbie Reprezentantów. Natomiast Pelosi jest taką postacią legendarną.